nawiązał pan do reprezentacji Polski. Chciałem o tym trochę później, ale już samo wyszło. Z lasu wywołany, to nie brakuje w TVP teraz trochę kadry? Brakuje, brakuje. Chociaż staram się raczej z każdej sytuacji gdzieś tam wyciągnąć coś pozytywnego i ta sytuacja może też paradoksalnie coś pozytywnego nam przynieść. Mianowicie to, moim skromnym zdaniem, sposób, w jaki pokazywaliśmy mecze, znaczy właściwie jak, w jaki sposób obudowywaliśmy te mecze, był trochę, ta formuła już się trochę wyczerpała. Teraz trzeba troszkę bardziej wyjść do ludzi. Pomagają w tym, nie wiem, media społecznościowe. A Polsat robi to lepiej niż TVP? Albo nowocześniej, powiedzmy. To są zawsze dwie szkoły i każda z nich znajdzie swoich wyznawców. Jednym podoba bardziej się Polsat, drugim bardziej podoba się Telewizja Polska. Ciężko mi oceniać. Doceniam ich pracę, szanuję ich, uważam, że robią to ok. Chociaż gdybym miał na przykład wybierać swoją ulubioną redakcję piłkarską, która robi to dobrze, to nie ukrywam, że byłby to Kanal Plus. Kiedy bawi się pan na Twitterze? To Michał Pol mówi, że dziennikarz bez Twittera to jest... Dobre pytanie. To namawiają mnie rzeczywiście Jerzy Chromik. Legenda dziennikarstwa sportowego strasznie mnie namawia. Ostatnio wymusił na mnie taką obietnicę, że od nowego roku wyjdę na Twittera, ale ja będę się bronił, opierał. Boję się, że po pierwsze czasu wolnego, którego mam naprawdę bardzo mało, będzie jeszcze mniej, a jestem ten czas winien swoim dzieciom chociażby. A po drugie boję się też, że z czasem zaczęłoby mnie kusić, żeby te moje opinie były mniej moje, a bardziej takie ku poklaskowi pisane.